Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób, co Wam będzie potrzebne, żeby odpalić taki silniczek ze skutera bez ramy. No i dobra. Mamy tutaj silnik wyciągnięty. Gaźnik, jak widzicie, już założyłem, żeby nie było zbędnego gadania. Zaraz Wam powiem, jak to podłączyć wszystko. Mianowicie, w tym przypadku do samego odpalenia, że będzie nam chodził gaźnik na ssaniu, ten kabel nie będzie istotny, tego nie będziemy musieli podpinać. Ponieważ na zimnym silniku na początku zawsze jest ssanie włączone. W takim gaźniku linki nie będziemy musieli od gazu podpinać, ze względu takiego, że gaz możemy dawać sobie manualnie poprzez przekręcanie tego dziadostwa, więc żadnej linki tutaj podpinać nie musimy. Następne co to są różne kruce, są na jedno wyjście na ssanie, znaczy na ssanie, na podciśnienie tutaj, albo na dwa wyjścia. Czasami nawet spotkałem się z trzema tutaj wyjściami w kruczcu. Pamiętajcie o tym, żeby te wszystkie dziureczki, rureczki tutaj ponakładać na te cycki i pozaślepiać na końcu jakąś śrubką czy czymś, żeby tutaj wszystko było na 100% szczelne przed gaźnikiem. Jak będą jakieś tutaj podciśnienia za gaźnikiem, to nam do samego odpalenia nie jest istotne. Chyba że macie tutaj strasznie uwalony silnik i może Wam przez tą dziureczkę jakiś syf do środka pociągnąć. Co do kabli, co wychodzących z silnika. Kable w moim przypadku od rozrusznika, one wyglądają w ten sposób. Jest to gruby zielony i czerwony kabel. Jest to nam nieistotne, ponieważ będziemy odpalać na kopkę. Jakbyśmy chcieli odpalać na rozrusznik, byłoby o wiele, wiele więcej kombinacji, więcej kabli. O, u mnie na przykład tu jest jakaś rureczka od góry. Tego nie muszę zaślepiać. Wtedy, no niestety, byłoby o wiele więcej kombinacji. I tyle. I tyle. Więc no, tego nie zaślepiam. Tak samo tutaj jak coś, to dziadostwo to jest tylko odma. Ona przeważnie jest podłączona tutaj do filtra powietrza, albo po prostu tak wisi na dole. To też nie musimy nic zaślepiać. Potrzebny nam będzie na pewno klucz do świec, żeby świecę wyciągnąć, sprawdzić, czy będzie iskra. Czyli tak, od podciśnienia, od gaźnika, od elektrycznego ssania, od gaźnika nas te kable nie interesują. Od rozrusznika nas kable nie interesują. Kable wychodzące z silnika. I tu też Wam powiem istotną rzecz, bo są różne skuterki, te Chińczyki, różne mają podpięcia. W tym akurat skuterku jest coś takiego, że masa, czyli zielony kabel, jest w ramie, w obudowie silnika, nie wychodzi tutaj w postaci kabli. Czasami wychodzi tak, że jest po prostu taki jeden kabelek zielony, po prostu dodatkowy, albo zielony kabelek jest w tej kostce. W tej kostce ewentualnie zielony kabel jest, to wtedy trzeba jakoś tą sówkę ewentualnie stąd wyciągnąć, albo jakoś po prostu sówkę tutaj wpiąć do tego i zrobić zielony kabel na przykład do masy silnika, albo po prostu w kablach. Ja mam akurat minus zielony kabel mam akurat w obudowie silnika i tak ogólnie ja podłączę. Cóż, nie pamiętam, który to był. Który był co? I nas nie interesuje w ogóle ani ten żółty, ani ten biały kabel. To nas w ogóle nie interesuje. Interesują nas te dwa, teoretycznie trzy kable, no ale u mnie zielonego nie ma w ogóle. Zielony jest w masie, masa silnika. Po prostu w silniku jest zielony kabel, w ogóle z niego nie wychodzi. Może w tym skuterze będę miał tak podpięte, zaraz Wam pokażę. O! Tak? Dobrze mówię? Tak. Tylko że ja się tutaj wpiąłem wcześniej. A widzicie? Tutaj na przykład masa jest w kostce. Tylko że ja z silnikami nie wychodzi tak samo. Przy tym silniku akurat nie wychodzi.
Ale jest coś takiego czasami, że ten zielony kabel to jest minus i jest on czasami tutaj puszczany osobno. I w tym przypadku tak samo widzę, że masa jest w silniku. I po prostu trzeba gdzieś do jakiejś śrubki się przykręcić zielonym kabelkiem. No i dobra. Cóż. Dobra, jak wiemy, jakie nam kable są będą potrzebne tutaj z silnika, czyli w tym akurat przypadku tylko te dwa. Nas interesują, te dwa musimy podpiąć. I tyle. Ewentualnie moglibyśmy wykorzystać wsuwkę z oczka. O, ewentualnie wsuwkę z tego, ten zielony kabel, bo to jest podłączony pod masę. Ewentualnie jego by mogliśmy wykorzystać, ale dobra, dokręcimy oczko osobno. Potrzebna będzie nam jakiś kabel z oczkiem, albo po prostu kawałek kabla, bo możemy owinąć gdzieś wokół śrubki i przekręcić, więc niekoniecznie musi być oczko, ale ja mam kabel z oczkiem. Będą nam na jakieś potrzebne kabelki z wsuwkami, żeby się wpiąć w te wsuwki. Chociaż to też nie jest wymagane, po prostu owinąć wokół tego kabla, albo wepchnąć do środka po prostu oskurowany kabel, nie? Więc nie jest to wymagane. Ja w moim przypadku mam wsuwki, więc wepnę to na wsuwkach. Będzie nam potrzebna cewka i cewka tak samo z kablami. Ja tu mam od razu kable przy tej cewce. Zaraz to jakoś tu rozplątamy, żeby wam pokazać. Ja już się tutaj przygotowałem troszeczkę wcześniej do tego odcinka i ściągniemy tutaj, żeby wam pokazać. O, cyk. Ja mam od razu kable przy wsuwkach. Teoretycznie to też nie jest wymagane, te wsuweczki, bo możecie też kable tutaj, jak widzę, że jest dziureczka, można to tutaj wokół tego owinąć. No i dobra, czyli wiecie, jakie kabelki są potrzebne. Cóż, ja oskuruję te kable, naładuję baterię, bo mi padła i widzimy się po krótkiej przerwie. No i dobra, przyniosłem statyw, kamerka się trochę podładowała. Zanim włączyłem nagrywanie, miałem takie dobre przeczucie, żeby sprawdzić, czy w ogóle ten moduł zapłonowy będzie dobry. I okazało się, że jest uszkodzony, bo podpiąłem na szybkości, bo to parę kabeleczków skręcić, no to jest chwila, moment. Zaraz zobaczycie, o co chodzi i zobaczycie, że to jest bardzo proste. Okazało się, że ten moduł zapłonowy jest uszkodzony, więc już będzie jeden do wywalenia, ale na szczęście jestem panem RF, mam zapasik. No więc pasuje, żebyście mieli moduł zapłonowy na pewno dobry do takich testów. Chociaż no nie zawsze wiadomo, czy jest dobry, no ale na pewno z palącego jakiegoś motorka, wtedy nie będziecie się flustrować i kombinować z kabelkami, podpinając tak, albo o, panem RF źle mi pokazał, bo mnie nie mam iskry. Czasami jest tak, że znowu kurak, że no nie będzie to działać. Dobra, teraz podpinamy. Mianowicie, z silnika wychodzą nam dwa kabelki. W moim przypadku, powiem wam tak, w Chińczykach jest to przeważnie tak, że kable się pokrywają, w sensie, no przeważnie takie same są kolory, więc no jest tam, można tak powiedzieć, przynajmniej tyle dobrze pod tym względem, że... Ale mieszą, ja stwierdzę, język mi się plącze. Także, no... Nie ma problemów z podpięciem. Zasilający kabel. Będzie to od cewki prądotwórczej. On będzie czerwono-czarny. Czerwono-czarny kabel. I... od impulsatora, w moim przypadku jest to żółto-niebieski, ale może się zdarzyć tak, że będzie on czerwono-biały? A nie, no tu mam na cewce, o, może być taki kolor, czerwono-biały. O, no widzicie, nawet mam przykład. Albo czerwono-biały, albo żółto-niebieski. No. I teraz mamy moduł zapłonowy. A propos pinów, nie w każdym module niby wyglądać może tak samo, ale mogą być troszeczkę inaczej tutaj piny poukładane.
Na dole, jak tu to macie, widzicie te dwa zielone w moim przypadku. Nie zawsze muszą być dwa zielone, może być jeden tylko zielony kabel, jeden pin może być pusty. To w niczym nie przeszkadza. W tym akurat wypadku jest tak, że są dwa zielone kabelki, ale nie zawsze jest to. Zachęcam Was do zerknięcia do linku w opisie pod filmem. Pierwszy link, jaki Wam tam dałem, będzie to link do forum, gdzie albo będzie link w opisie, albo będzie przypięty w komentarzu. Będzie link do forum, gdzie ładnie tam pokazano różne rodzaje pinów ogólnie w modułach zapłonowych. Pokazałbym tych modułów Wam więcej, tylko czy mam... O, mam tu jakiś jeszcze. Tutaj na przykład drugi rodzaj. O, drugi rodzaj moduł zapłonowy. Na przykład z taką kostką. Ja tu wszystkie mam z kabelkami, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie jaki pin. Ale tak samo na przykład taki sam, z taką samą kostką, na przykład tutaj to jest od skutera, są tak kable poukładane, a na przykład w kładzie 110, tu jest na przykład zielona wtyczka i już jest troszeczkę inaczej te piny poukładane. Ale zachęcam Was do zerknięcia na tego linka i tam macie pokazane, który pin czemu odpowiada. Rozumiecie? Który pin, tutaj ja Wam mu pokazuję kolorami, ale Wam zaraz też powiem na tym module, który pin jest od czego. Czyli tak, w tym akurat wypadku te dwa piny na dole, te dwa zielone, one to są, no wiadomo, zielony kolor przeważnie, no to jest masa, to jest minus. To jest masa, więc to możemy od razu do ramy, albo po prostu zależy, jak mamy tam kable puszczone, czy mamy minus w ramie, czy mamy minus w kablach, nie? W kablach puszczone po prostu. Te dwa to jest minus. Potem ten kabelek, jak Wam mówiłem na początku teraz, on będzie szedł do impulsatora. Ten czerwono-czarny to będzie impulsator. Gdzie tutaj mamy impulsator, w tym akurat w moim przypadku jest troszeczkę inne kolory są, nie? Więc ten i ten możemy kabelek skręcić razem. Potem ten kabelek, u mnie jest akurat on pomarańczowy, ale wierzcie mi, że przeważnie jest ten kabel tak jak przy cewce. Żeby łatwo było to potem rozpoznać, jest przeważnie on jest żółto-czarny. Na przykład przy tym module, o, przy tym module możecie łatwo rozpoznać, który idzie kabel Wam do cewki, ponieważ jest, widzicie? Jest żółto-czarny i przy cewce, widzicie? Też macie żółto-czarny, czyli po prostu kabelek z kabelkiem skręcacie i na pewno on musi iść do cewki, tak króciutko, bo to nie idzie przez stacyjkę ani nic, tylko ja Wam pokazuję, jak to podpiąć na krótko. Czyli ten z tym podpinacie na krótko, cyk. Tak samo tutaj macie pokazane, o, żółto-niebieski. I widzicie? Tutaj? Jaki tam wychodzi z silnika? Tak samo żółto-niebieski, czyli teoretycznie ten z tym moglibyśmy, przy tym akurat module, moglibyśmy tak skręcić. I potem patrzymy, tu mamy kabel z silnika, to jest od cewki, czarno-czerwony i patrzymy, o widzicie, w tym akurat module tak samo mamy czarno-czerwony. Czyli na logikę możemy wziąć pod uwagę to, że te trzy kable, te dwa, co wychodzą z silnika, plus ten jeden, co wychodzi z cewki, one, na logikę biorąc mówiąc, muszą być podpięte bezpośrednio pod moduł. Rozumiecie? Te trzy bezpośrednio pod moduł. Dobra, dalej. Jak wiemy, do czego idzie ten kabel, czyli do idzie on do impulsatora, czyli bezpośrednio z silnika musimy podpiąć go tu. Ten idzie do cewki zapłonowej, w tym akurat wypadku jest pomarańczowy. Ten biało-czarny, on jest do gaszenia. Ten jest akurat do gaszenia, jego nie podpinamy nigdzie. Jak chcemy zgasić silnik, to teoretycznie
Ten kabel, jak dotkniemy go do masy albo do minusa, dotkniemy tym kabelkiem, to powinno w ogóle nie być iskry. Możemy to przełączyć przez jakiś wyłącznik zapłonu albo przez coś przepuścić, po prostu, że jak klikniemy wyłącznik zapłonu, po prostu zwieramy styki i masujemy ten kabel. Jak mamy wyłączony przycisk od wyłączania zapłonu, to po prostu te kable nie stykają się. A jak włączymy przycisk do wyłączania zapłonu, tak jakby zwierały się te kabele, ten kabel się zwierał z minusem. I na przykład nam wtedy skuter gaśnie. Taka super prosta instalacja wyłącznika zapłonu. Wtedy nie musicie nic zrobić, naprawdę super ten. Ten czerwono-czarny, no jak widzieliście wcześniej, co wam pokazywałem, to jest do cewki, nawet sam kolor pokazuje, czyli tutaj jest zasilanie, a u góry jest gaszenie na tej kosteczce, na tym pinie podwójnym. Macie od razu, tak jakby dochodzi prąd i możemy ten prąd odciąć. I potem tutaj na samym dole, akurat w tym module zapłonowym, mamy dwa minusy. No i tyle. No i bardzo proste, tak jak wam mówiłem na początku, akurat tutaj jest tak, że minus mam w obudowie, powiedzmy w obudowie w silniku, więc ja w moim wypadku musiałem dokręcić oczko tutaj, no nie musi być koniecznie oczko, ale dokręcić do silnika masę jakąś, nie? Mogłem bezpośrednio te kable gdzieś dokręcić, ale to byłoby za dużo tych kabli i nie byłoby to przejrzyste. Więc dobra, zaczynamy. Bierzemy kabeleczki i kolorek do kolorku. Czerwono-czarny z czerwono-czarny. I skręcamy. Cyk. Powinno się to zaizolować jeszcze, żeby się to nigdzie nie dotknęło, bo wtedy iskry nie będzie. Potem następny kabel z silnika, co wychodzi, to będzie u mnie żółto-czarny. W moim przypadku skręcam z czerwono-czerwonym, czerwono-białym, z tym tutaj kabelkiem. Skręcamy razem. Cyk. No i dobra. Teraz podpinamy cewkę. W moim przypadku akurat to jest pomarańczowy, ale się kolorami nie sugerujcie. Teraz ten kabel. O kurde, oj, wywalę się. Teraz ten kabelek z tego miejsca w cewce skręcamy z żółto-czarnym. Skręcamy razem. O, chyba słyszycie ostrzeżenia. Co chwilę jeżdżą i ostrzegają przed wirusem. Ja nie pozostaję w domu, pozostaję na posesji, ale się z nikim nie stykam. Odpowiedzialność. Usiedzieć nie siedzę, nie usiedział. A u mnie do sąsiadów mam 20-30 metrów, więc raczej się nie zarażę. Cyk. Cyk, cyk. Potem wszystkie zielone skręcamy. Dzisiaj i jutro, ojej, ale także przez cały czas trwania epidemii zależy zdrowie i życie nasze oraz najbliższe, szanowni państwo, w związku z ogłoszoną w Polsce. No i teraz mi tu jeżdżą koło posesji. I niestety. Powiem wam tak, tak czy inaczej dużo osób się do tego nie, można powiedzieć, nie stosuje i troszeczkę to jest pod tym względem, jakby to powiedzieć, nieodpowiedzialne, bo młode osoby po prostu nie zdają sobie nieraz sprawy z tego, że po prostu im nic nie będzie, ale mogą zarazić starsze osoby, które już niestety źle to znoszą, to chorobsko, podobno. Nie będę się na ten temat wypowiadał ze względu takiego, że ja się na tym nie znam. Na szczęście u mnie tu w okolicy jest dość spokojnie, nie ma nikogo zarażonego, no ale są osoby w tej kwarantannie, bo dużo osób podjeżdżało i pracuje, ma rodzinę, co pracuje za granicą, podjeżdżali, no i są w kwarantannie.
w okolicy, ale zarażonych na szczęście nie ma, więc na razie jeszcze nie mam się czym zbytnio przejmować. Ale odpowiedzialność, jeszcze raz odpowiedzialność. Dla wszelkiego spokoju nie stykam się z nikim. No niestety do pracy muszę jeździć, tam się z ludźmi stykam, no ale to wszystko z umiarem. Pełna ostrożność. No jak widzicie, poskręcaliśmy wszystkie kabeleczki. Czyli tak, jak widzicie, no pierwszy pin jest z kablem z silnika od impulsatora. Potem od góry drugi kabelek, ten u mnie pomarańczowy, jest skręcony z kablem żółto-czarnym od cewki. Zaraz wam pokażę jeszcze zaraz coś jeszcze ciekawego. Potem ostatni kabel biało-czarny, on nie jest z niczym. Tutaj nawet nie musicie w ogóle pina, możecie to odciąć, to jest w ogóle do niczego niepotrzebne. Chyba że chcecie zrobić sobie gaszenie, ale do odpalania na krótko nam to nie jest potrzebne. Potem pod spodem kabelek czerwono-czarny, on jest bezpośrednio z silnikiem, tak samo podłączony. No i dwa zielone masa, no to wszystkie zielone jakie macie, czyli jeden od cewki, potem te dwa od modułu, w moim akurat przypadku dwa, bo może być czasami jeden. I to wszystko podpinamy jeszcze pod masę, po prostu pod silnik, bo pod silnik i tyle. I tyle, nie chcę wam za bardzo mieszać. No i to jest cała ta skomplikowana instalacja. Tego żółtego i białego nie podpinamy w ogóle, bo to są kable od prądu, jakbyście chcieli jakieś światło albo coś w tym stylu zrobić. Tak samo jak mówiłem wcześniej, elektrycznego stania nigdzie nie podpinamy. No i w moim przypadku jest to w ten sposób rozwiązane, ale tutaj nie interesuje nas w ogóle rozrusznik. Będziemy odpalać na kopka. Potem wam pokażę, że podepniemy tak samo taki moduł zapłonowy w ten sam sposób. No i będzie to tak samo działać. No, w tym przypadku chyba z tego co widzę, to różowy nie podpinamy nigdzie. Tak, dobrze mówię? Ten zielony to będzie masa. To idzie tu, to jest gaszenie. Raz, dwa, trzy, masa. No i tutaj w tym akurat wypadku będą dwa kable nie podpięte, ale no, nie mieszam. Dobra. No i dobra, jak mamy to wszystko wypodpinane, musimy to tak położyć, żeby się to tam nigdzie nam nie przemieściło, jak silnik zapali. No i sprawdzamy, no, czy, żeby się nam kable nie stykały, tak żeby się nie stykały nigdzie. Zrobiły tak. No, kamerka mi się wyłączyła. Kamerka mi się wyłączyła, nie wiem ile się nagrało, ale nalaliśmy już paliwko do gaźnika. Cóż, świeca jest skręcona, fajka jest założona i próbujemy palić. Zobaczymy, czy odpali. Muszę trochę gazu dać, podkręcić obroty, podkręcić deszkę obroty. Cyk. Coś jest przytkany chyba gaźnik. Gaźnik jest przytkany, bo leżał do góry nogami, jakieś sywki naleciały. No ale widzicie, że da się to odpalić. Musiałbym gaźnik trochę przyczynić, bo muszę podpompować. O, tu mam pompeczkę, zaraz wam pokażę. Muszę podpompować
Troszeczkę, albo nalejemy jeszcze trochę paliwa może. Nalejemy może jeszcze trochę paliwa. Bez ramy na poskręcanych tabeleczkach. Pokażę wam teraz, co się stanie, jak dotkniemy tym kabelkiem ramy. Uwaga, patrzcie, widzicie? Dotknąłem ramy tym biało-czarnym kabelkiem i zgasł. Więc jak widzicie, bardzo super prosta instalacja. Troszeczkę się oparzył, bo on chwycił tutaj. Chwyciłem za wydech, jak spadł mi silnik z podnóżek. Trochę za wysokie obroty podkręciłem niepotrzebnie. No, no gaźnik był zastany, więc... Bo leżał do góry nogami, mogło coś tam przytkać dyszę lekko. No i dlatego... Dlatego to tak nie chciało chodzić. Dobra, szybko wam jeszcze pokażę. Skręcimy to na tym module. Na tym module zapłonowym. Skręcimy. I pokażę wam, że no nie musi być koniecznie taki, jak ja pokazałem na filmiku moduł zapłonowy. Może być każdy inny, od Chińczyka oczywiście mówię, od Chińczyka, byleby tylko wiedzieliście, który pin gdzie macie podpiąć. Dobra, szybko działamy, póki bateria jeszcze nie padła. Czyli cóż, wyciągamy te kabelki, odpinamy to wszystko. Co podpiąłem? O, cyk. Cyk, cyk, cyk. Widzicie, tu było odpinane. Cewkę odpinamy, cyk. Moduł zapłonowy od masy. Masa od silnika odpięta. Teraz masa od cewki. I mamy moduł zapłonowy odpięty. Ten moduł idzie na bok. I teraz podpinamy inny moduł z Chińczyka. I tak samo, teraz znowu kolorami. Czyli tak. Czerwono-czarny do czerwono-czarnego. Cyk, skręcamy. Nie musi być tu nie wiadomo jaka skomplikowana instalacja. Byle były te kabelki, co wam pokazuję na filmiku. Żółto, żółto-niebieski z żółto-niebieskim. Cyk. Cyk, skręcamy. O, elegancko. Teraz, gdzie mamy cewkę zapłonową? Cewka zapłonowa. I tak samo tutaj żółto-czarny z żółto-czarnym od cewki. Cyk. Skręcamy. Skręcamy to tak samo. No i potem ten biało-czarny on idzie na bok i ten różowy, nie wiem od czego to jest, jakaś blokada czy co, to też idzie na bok. I teraz masy, masa silnik, masa od modułu z, skręcamy z zielonym kablem od cewki, a to wszystko jeszcze skręcamy z masą od silnika. Cyk. O, cyk, skręcamy tak, żeby się to dobrze było połączone.
cyk, cyk. No i w tym cała filozofia. Cyk. Teraz tylko kabelki, żeby nam się żadne nie podotykały niczego. I powinno to nam zapalić. O. Te dwa kable tylko. A, cyk. Podpompujemy troszkę paliwka. Cyk. I kopiemy. Zmasowało mi tutaj, z cewki przepaliło chyba kabla. Gdzieś mi to przeskoczyło, bo się rozpaliło. Dobra, ale widzicie, i na tym module zapłonowym też się to da zapalić. Praktycznie na każdym innym module od Chińczyka, podkreślam, od Chińczyka, bo Chińczyki przeważnie mają wszystkie ten sam jeden kąt wyprzedzenia zapłonu, więc to chce chodzić. No i też są niektóre moduły od Chińczyka. Nie mówię, że na wszystkich na 100% odpalicie, bo niektóre Chińczyki mają instalacje, gdzie nie ma w ogóle tego kabla. Nie ma czarno-czerwonego, który wychodzi z silnika. To prawdopodobnie, jak nie wychodzi wam z silnika ten kabel czarno-czerwony, jak wam z silnika nie wychodzi, możecie mieć wersję taką, że macie na moduł na prąd stały. Mam taki moduł, ale cóż, kurde, tylko nie wiem, który to jest. Mam tam tak pomieszane, że masakra. Ale da się to odpalić tak samo, jak macie moduł na prąd stały, bo to są moduły AC, czyli na prąd zmienny. Są też moduły na prąd stały, ale one wtedy potrzebują prąd z akumulatora. Da się to zrobić na zwykłym akumulatorze od samochodu albo podpiąć się po prostu plus i minus od akumulatora ze skutera jakiegoś i też będzie to chodzić, bo nie, no, ten prąd, ten kabelek, ten powiedzmy czerwono-czarny, on jest odpowiedzialny za prąd do modułu zapłonowego. Jak on wychodzi z silnika, to macie moduł zasilany prądem zmiennym, a jak macie ten czerwono-czarny tak jakby pod akumulator, gdzieś tam podpięty pod plus albo coś, to macie moduł zapłonowy na prąd stały. No i tyle. Tyle w temacie. Działa? Działa. No. Bardzo proste jest wypodpinanie. Tak jak wam mówiłem, te piny tutaj, mam nadzieję, że widzicie wszystko, tak wam tutaj właśnie porozginam wam tutaj to wszystko, żebyście widzieli, jak jest w moim przypadku to podpinane, gdzie jaki pin wychodził przy tym module zapłonowym i przy tym wam porozginam, żebyście widzieli, gdzie ja to podpinałem. O, zrobimy w ten sposób, przy czym ten różowy nie podpinałem nigdzie i tego biało-czarnego nie podpinałem nigdzie przy tym module zapłonowym. Wykorzystałem tylko żółto-czarny, ten szedł do cewki, żółto-niebieski on idzie do impulsatora, zielono-biały to jest masa, minus, a czerwono-czarny to jest cewka zapłonowa, cewka prądotwórcza z silnika. Czerwono-czarny i żółto-niebieski. Dwa kabelki to były istotne, mogą być nawet trzy, jak będzie zielony to wiadomo, zielony to jest przeważnie w Chińczykach masa. No i tyle. Tyle w dzisiejszym odcinku. Kończę, bo zaraz mi bateria padnie. Zaraz mi bateria padnie. Jak widzieliście, jest to możliwe odpalić taki silniczek bez ramy. Można sobie stworzyć taką krótką instalację, prostą, silnikową,
jak ja tutaj zrobiłem, tak żeby na szybkości podpinać i sobie sprawdzić, czy silnik działa. Jakby na przykład jechaliście do kogoś kupić, można sobie coś takiego szybko stworzyć. Bardzo proste, no i tyle. No cóż więcej nam powiem, zaraz bateria mi padnie. Cóż, nie bać się tego, ja też tego kiedyś nie umiałem, po prostu szukałem informacji na forum, jak to wszystko wypodpinać, filmiki na YouTube, no i sam się nauczyłem, nie? To ja się z wami żegnam, jak się wam podobało, łapeczka w górę, to naprawdę motywuje, komentarz dla statystyk, chyba że macie jeszcze jakieś inne pytania, możecie kierować w sekcji komentarzy, tak samo link do tego, jakie są piny w modułach, macie w opisie pod filmem albo przypięty w sekcji komentarzy ten link, więc sobie radzę zajrzeć, zobaczyć, jakie tam są rodzaje tych modułów zapłonowych. No i przepraszam was za to, że tak rzadko są filmiki, no ale niestety ciężko pracuję i nie dam rady wszystkiego nagrywać. Cóż, no, będzie dużo łapeczek, będzie duża aktywność pod filmami, no to postaram się częściej cokolwiek nagrywać, no i tyle. Wiem, że teraz jest ten cały wirus i to wszystko, macie więcej czasu, chcielibyście oglądać, no ale nie macie co. Chciałbym dla was nagrywać więcej, no ale no, jest ciężko. Będziecie chcieć, musicie to pokazać pod tym filmem, więc ja żegnam. Żegnam, lecę. Więc na razie, do następnego. Trzymajcie się. Hej!